Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Lewica w naszym mobilnym studiu w postaci... Od poniedziałku, Lewica. Posła Krzysztofa Śmiszka. Dzień dobry państwu. Ja bym zaczął, zaraz porozmawiamy o różnych rzeczach, ale przeczytam. Bo pan pewnie nie był na Jasnej Górze na pielgrzymce Radia Maryja. Nie. Tym razem nie byłem. W tym roku nie dojechałem. A był pan w ogóle kiedykolwiek? Nie, raz w życiu byłem na Jasnej Górze i z tego się nie śmieję oczywiście, bo to jest ważne miejsce dla wielu ludzi być może. Byłem raz w życiu w liceum, ale już tam więcej nie pojechałem. Okej. Okay. A dlaczego nie? Dlatego, że nie po drodze mi z pielgrzymkami na Jasną Górę i nie po drodze mi z Kościołem katolickim. To myślę, że tutaj jest wiele rzeczy, które na to się składają. O, jest chyba pani prokurator, dobrze widzę. Dojechała pani prokurator, pomachamy pani prokurator Wrzosek, odważnej kobiecie. Tak, pani prokurator też dzisiaj będzie w Onet. Tak, machamy. Czy nas zobaczy? Nie, już... Dzień dobry, pani prokurator! Dzień dobry! Do zobaczenia szybkiego. No dobra, to skoro pan wczoraj nie był, to taka namiastka mała. Nie wiem, czy będę potrafił zaintonować jak Andrzej Duda. Okej. Okej, ale postaram się. Chwila skupienia. Wszyscy wiemy... Nie, dobra, nie będę udawał. Wszyscy wiemy, że rodzina to dwoje ludzi. Kobieta i mężczyzna, którzy chcą razem być, razem tworzyć wspólnotę. Ale w jakże naturalny sposób nie mają oni poczucia pełni, jeżeli nie mają dziecka, jeżeli nie mają elementu, który jest ukoronowaniem tej właśnie wspólnoty dwojga ludzi, odmiennych płci, którzy chcą razem także dawać życie, rozwijać społeczeństwo, a zarazem rozwijać państwo, podkreślił prezydent. Wzruszył się pan? No, prawie się wzruszyłem, ale być może uczucie, które we mnie bardziej jest obecne, to takie rozczarowanie i taka niezgoda na to, co mówi pan prezydent, bo rodziny w Polsce mamy różne, rodziny na świecie mamy bardzo różne. Rodziny to nie tylko osoby, które, nie wiem, mama, tato i piątka dzieci, ale także osoby, które na przykład samodzielnie wychowują swoje dzieci. To także pary jednopłciowe, które tworzą rodziny. To także zupełnie inne konstelacje, a rodzina dla mnie przede wszystkim to jest taka grupa ludzi, którą łączy przede wszystkim miłość, troska o siebie, martwienie się o siebie, opieka jednych nad drugimi i chęć wspólnego prowadzenia życia. Bo tak zastanawiałem się nad słowami pana prezydenta i sam nie wiem, czy należy je wkomponować w to, co rozpoczął Jarosław Kaczyński, czyli znowu szczucie na osoby LGBT+, tym razem głównie na osoby transpłciowe, czy też nie należy łączyć tej wypowiedzi prezydenta z tym, co mówił przez ostatnie kilka tygodni Jarosław Kaczyński? Ja bym to łączył jednak, może nie bezpośrednio, może jakoś pośrednio, tylko trzeba pamiętać o jednym, że Jarosław Kaczyński dał zielone światło do wypowiedzi, które w sposób albo bardzo przemocowy i brutalny wykluczają i dyskryminują, albo właśnie do takich wypowiedzi, które w sposób taki pośredni pokazują, czym tak naprawdę jest prawdziwa rodzina, w cudzysłowie, o jaką prawdziwą rodzinę będzie troszczyć się polskie państwo i polskie władze. Czy to, co zrobił Jarosław Kaczyński, to jest po prostu homofobiczne i transfobiczne szambo. Wylał to szambo na Polskę, ale to jest typowa zagrywka polityczna Jarosława Kaczyńskiego, który w sytuacji, kiedy jest jakiś problem gospodarczy, a mamy przecież dzisiaj ewidentne przykłady na to, że Polakom żyje się coraz gorzej, że rząd sobie nie radzi z sytuacją ekonomiczną, nie radzi sobie z inflacją, z drożyzną, z coraz większymi problemami polskich rodzin, to Jarosław Kaczyński uwielbia wrzucić granat w homofobiczne szambo i patrzeć, jak społeczeństwo się nawzajem okłada kijami, znaczy to jest stara metoda Jarosława Kaczyńskiego. Dziel i rządź. Podzielić społeczeństwo, wrzucić jakiś temat, który odciągnie uwagę od innych problemów. Nie mówię bardziej, nie wiem, ważnych czy prawdziwych problemów, tylko po prostu innych problemów. I Kaczyński dzisiaj też musi mieć świadomość jednego,
I prezydent Duda, powtarzając w jakiś sposób tę narrację Kaczyńskiego, muszą mieć świadomość jednej rzeczy, że słowa nigdy nie kończą się na słowach, tylko słowa bardzo często są zamieniane w czyn albo są zamieniane w konkretne działania i w konkretne akcje. I jeśli Jarosław Kaczyński, szef największej partii w Polsce, jeśli prezydent Duda, który przecież jeszcze 2 lata temu budował swoją całą kampanię wyborczą na homofobii, na podziałach, było to intencjonalne, bo to przecież nie były przypadkowe wypowiedzi wyrwane z kontekstu, tylko Jarosław Kaczyński ostatnio jeździ z tym swoim homofobicznym, nienawistnym turnę po całej Polsce. Ale nie wiem, czy zauważył pan, zmienia imiona. Zmienia imiona i to jest jedyne, co zmienia. Nie zmienia nienawiści, nie zmienia narracji, nie zmienia intencjonalnego podburzania społeczeństwa wobec grupy, która nie potrafi się sama obronić. To Jarosław Kaczyński, ale też prezydent Duda i wszyscy ci, którzy są wpatrzeni w prezesa jak w obrazek, muszą pamiętać o jednej rzeczy, że te nienawistne słowa, ale też takie szydercze słowa, bo to jest bardziej szyderstwo i pogarda niż nienawiść, to uprawomacnia ludzi, społeczeństwo, część społeczeństwa do powtarzania tego i też zamieniania tych słów w czyny, na przykład w przemoc, na przykład w pobicia, na przykład w dyskryminację i w pogardę. Więc każdy, kto dzisiaj szermuje tego typu narracją, szermuje homofobią, transfobią i dyskryminacją, musi mieć świadomość jednego. Wszystkie czyny będą spadały na ich konto i nawet jeśli sami nie biją kogoś bezpośrednio na ulicy, w szkole, w pracy czy w rodzinie, to przyczyniają się do tego, że takie osoby doznają przemocy, po prostu. Czy nie jest tak, że oni toczą przegrany bój? Ja wiem, że osoby LGBT walczą o swoje prawa, o równość wobec prawa i ta walka jeszcze potrwa. Natomiast czy jeśli chodzi o taką świadomość społeczną, to ta walka, którą próbuje na nowo rozpocząć Zjednoczona Prawica szeroko rozumiana, czy to nie jest już przegrana bitwa, że oni, to jest jakaś ostatnia próba zbudowania na tym kapitału politycznego, ale już tak naprawdę daleko się na tym, na homofobii, transfobii i wszelkich innych fobiach nie pojedzie? Ja mam nadzieję, że to jest takie ostatnie tchnienie pogardy i dyskryminacji w naszym kraju, ale jednak trzeba pamiętać o jednym, że w 2015 roku Kaczyński doszedł do władzy, między innymi dzięki temu szczuciu i temu językowi pogardy wobec uchodźców. To w 2019 roku nie zagrało i zawiedli się wszyscy ci, którzy podrzucali Kaczyńskiemu te pomysły. Zagrało w 2020 roku. To przecież wybory prezydenckie nie były tak dawno temu. To było dwa lata temu. I ja się obawiam, że to ciągle jeszcze będzie wykorzystywane, że to będzie paliwo. Oczywiście też jest tak, że patrząc na sondaże i patrząc na badania opinii publicznej, gdzie prawie 65% Polaków opiera ideę związków partnerskich, także wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to mamy oczywiście taki dziwny obraz Polski, gdzie społeczeństwo jest o wiele bardziej postępowe niż politycy zasiadający w Sejmie. Bo jest jakaś taka zmowa milczenia wokół pewnych tematów, które trzeba byłoby rozwiązać już dawno temu, typu związki partnerskie, równość małżeńska, ustawa antydyskryminacyjna i tak dalej, i tak dalej. To społeczeństwo jest już na to gotowe, ale nie są gotowi na to w dużej części politycy, więc obawiam się właśnie tego, że jednak homofobia ciągle będzie paliwem politycznym w zbliżających się wyborach. U Orbana to zagrało kilka miesięcy temu. Przecież pamiętajmy o tym, że Orban zorganizował, na Węgrzech były wybory kilka miesięcy temu do parlamentu i w tego samego dnia było referendum dotyczące tego, czy uczniowie powinni otrzymywać informacje w szkołach na temat osób LGBT. I to zagrało. Więc ciągle jeszcze mamy w Polsce polityków, którzy chcą odcinać kupony polityczne od pogardy, od dyskryminacji, nienawiści, ale też polityków gotowych wykorzystywać pewną niewiedzę lub nie wiem czy strach, ale pewnie niewiedzę, którą chcą zamienić w strach i chcą zamienić w takie poczucie niepokoju. No ale z drugiej strony mamy ewolucję Platformy Obywatelskiej, partii, która kiedyś bała się
jak diabeł święconej wody tematu na przykład związków partnerskich. Donald Tusk deklaruje tak, związki partnerskie jak najbardziej. I zostawmy teraz już kwestię tych związków partnerskich, ale w ogóle takie mam wrażenie, że Donald Tusk mocno skręca w lewo, przynajmniej w zestawieniu z poglądami, które miał jeszcze kilkanaście lat temu. Tak, mieszkanie prawem, nie towarem. Teraz 4-dniowy tydzień pracy. Strasznie mi się to podoba. Niestety w mojej robocie, mówię, tak dziennikarskiej, się tak się nie da, ale myślę, że wiele... Politycznej pracy też nie. No, wie pan co, panie pośle, jak patrzę na frekwencję przy głosowaniach, to mam wrażenie, że wy, mówię teraz, uogólniam tam, ale to tam niektórzy przynajmniej mają taki jednodniowy tydzień pracy. No, to prawda. Więc tak też bym nie twierdził, że parlamentarzyści się przepracowują. Szczególnie od czasów, kiedy rządzi PiS i te posiedzenia Sejmu są niezmiernie rzadko. Ale tak, 4-dniowy tydzień pracy, te mieszkania, no widać, że wszelkie socjalne zabezpieczenia nie tylko utrzymamy, ale też niektórym grupom zawodowym dołożymy. Ja tu cytuję Donalda Tuska. Nie boi się pan, że Donald Tusk obejdzie lewicę z lewej strony? Ja się nie boję tego, dlatego że po pierwsze ja się cieszę, że coraz więcej ugrupowań politycznych, także tych z centroprawicy, zaczyna mówić o czymś, co jest standardem w cywilizowanych krajach. Związki partnerskie, czy godziwe warunki pracy, płacy i tak dalej. To są rzeczy, które są oczywistością i dziwię się, że aż tak późno Donald Tusk i Platforma Obywatelska zorientowali się, że prawa człowieka, w tym na przykład prawa pracownicze, to jest coś, o co także chodzi wyborcom. Natomiast, wie pan, ja może powiem coś osobistego, ale ja do polityki wszedłem w 2019 roku nie tylko przez to, że miałem dużą niezgodę na rozwalanie kraju przez Jarosława Kaczyńskiego, ale ja do polityki wszedłem także poprzez Donalda Tuska. Którego pan nie lubił. To nie jest tak, że ja nie lubiłem, czy nie lubię Donalda Tuska. Ja kiedyś nawet dla niego pracowałem w kancelarii premiera, byłem prawnikiem wtedy, kiedy on był premierem. Natomiast ja za długo już czekam w tym kraju na rzeczy, które są standardem i normalnormalnością w A to co myśli krajach. Pan, że Donald Tusk tylko puszcza oczko do takiego lewicowego elektoratu, a jak będzie rządził, to mieszkanie będzie towarem, nie będzie 4-dniowego tygodnia pracy, a związków partnerskich też nie będzie. Mam głębokie przekonanie, że bez lewicy w nowym rządzie, a jestem przekonany, że za półtora roku będzie nowy rząd i ten rząd będą tworzyły partie opozycyjne, bez lewicy, która będzie takim przyjaznym watchdogiem, przyjaznym partnerem patrzącym tej większej partii na ręce, ani związków partnerskich, ani krótszego tygodnia pracy, ani praw kobiet, ani świeckiego państwa nie będzie. Bo jeśli mamy mówić o determinacji w realizacji tych postulatów, to mamy przykład ostatnich 15 lat, ile Platformie udało dowieść się z tych tematów. Więc trzymając kciuki za wszystkie partie opozycyjne i głęboko wierzę w to, że ta przyjazna kooperacja jest możliwa, to bez zdeterminowanej lewicy, której program opiera się przede wszystkim na tych dwóch filarach, prawach pracowniczych i prawach wolnościowych, tych spraw nie będzie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli wyborca sobie dzisiaj kalkuluje, na kogo zagłosować, na lewicę, która mówi o tego typu rzeczach od wielu, wielu lat i jest wiarygodna, albo na większą trochę Platformę Obywatelską, która nie dowiozła żadnych z tych postulatów, to jedno zdanie, to ja mam taką prośbę. Niech każdy sobie skalkuluje, czy lepiej głosować na oryginał, czy na podróbki. Dobrze, to a propos oryginału, to ja tylko dodam, bo żeby nasi widzowie byli zorientowani, od 17 lat oryginał nie rządził w Polsce, mówię o lewicy, więc trudno jest powiedzieć, czy lewica dotrzymałaby tych haseł, bo przypomnę, że w latach 2001-2005 nic z takiej polityki progresywnej, jak to się mówi, wdrażane nie było, a jeśli chodzi o gospodarkę, to nawet zarzucano Leszkowi Millerowi, że jest większym liberałem niż Donald Tusk. Ma pan redaktor rację, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, kwestie gospodarcze. Leszek Miller położył lewicę i przez to lewica straciła władzę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące praw człowieka, to przypomnę, że to za lewicy wpisano do kodeksu pracy zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i od 20 lat nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o legislację. Natomiast ma pan rację, od 17 lat lewica nie rządzi, ale dlatego lewica jest potrzebna w nowym rządzie, żeby dopilnować tych kwestii. I jeśli też pan pyta, czy jest lewica wiarygodna, no
niech wyborcy czy nasi widzowie spojrzą na mnie i zapytają, czy taka osoba jak ja nie będzie walczyła do ostatniej kropli krwi, żeby na przykład wprowadzić związki partnerskie, czy żeby wprowadzić równość. Mam nadzieję, że aż tak bardzo pan nie będzie musiał walczyć, żeby, żeby krew była przelewana. Czasami trzeba powalczyć, nawet wśród przyjaciół. Natomiast jest pytanie, czy koniec końców nie okaże się, że na przykład większy partner i pewne deale polityczne, chociaż deale to źle brzmi, no pewne umowy polityczne, sprawią, że no właśnie te tematy równościowe, tematy socjalne zejdą na plan dalszy. Co więcej, będziecie mieli wszyscy wspaniały pretekst. Nie mówię o sprawach równościowych, ale o socjalnych na przykład kwestiach. No jest kryzys. Co więcej, słyszymy, że dwucyfrowa inflacja prawdopodobnie może się utrzymać do 2024 roku. Będzie, wszyscy rozłożą ręce, no chcieliśmy, ale... No, panie redaktorze, oczywiście opozycja nie nastawia się na przejęcie rządu w warunkach komfortowych, ale jeśli ktoś nie ma odwagi, nie ma pomysłów i boi się tego, co będzie w 2024-2025, to niech nie bierze się za politykę i niech nie bierze się za przejmowanie władzy. Ja wiem jedno, że dzisiaj społeczeństwo nie pozwoli politykom w nowym rządzie odpuścić sobie tematów ekonomicznych czy tematów równościowych. Mieliśmy przecież wielotysięczne manifestacje w obronie praw kobiet 2 lata temu po haniebnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To pokazuje, że dzisiaj o wiele bardziej społeczeństwo jest zdeterminowane i wkurzone na polityków, którzy nie dowożą obietnic, niż kiedykolwiek wcześniej. Więc jestem absolutnie przekonany, że nawet jeśli politycy będą chcieli oszukać albo nie będą chcieli dotrzymać słowa, to społeczeństwo na to nie pozwoli. I wkurzone kobiety, wkurzeni młodzi ludzie, wkurzeni pracownicy, którzy są traktowani ciągle po folwarcznemu w polskich zakładach pracy, nie pozwolą sobie dać zapomnieć o tych postulatach. Głęboko w to wierzę, ale jestem bardzo optymistyczny, pomimo takiego nie najlepszego poniedziałku deszczowego. Jestem przekonany o tym, że za 1,5 roku spotkamy się, panie redaktorze, w innych okolicznościach. W takich okolicznościach, gdzie będę mógł u pana siedzieć znowu na tym siedzeniu i powiedzieć, że za kilka tygodni składamy projekt ustawy o związkach partnerskich i ten projekt ustawy ma większość parlamentarną i to wszystko wejdzie w życie. Chciałby pan być ministrem sprawiedliwości? Chyba to nie jest teraz kwestia... No ale szczerze, no panie pośle... No... Panie redaktorze, powiem tak. Jestem prawnikiem, jestem adwokatem, doktorem nauk prawnych i wiem i mam pomysł, jak naprawić polską praworządność i polski wymiar sprawiedliwości. Jeśli będzie takie oczekiwanie, żeby wykorzystać moje umiejętności, nie ma problemu, ale dzisiaj tak naprawdę butą byłoby rozdawanie sobie stanowisk przed wyborami. Dzisiaj ja gryzę trawę i moi koledzy z lewicy i koleżanki gryzą trawę po to, żeby przejąć władzę, żeby przekonać wyborców do tego, że inna Polska jest możliwa. Polska bez nienawiści, pogardy, bez rozwalania prokuratury, rozwalania sądów, podporządkowywania sobie Trybunału Konstytucyjnego i wysyłanie tych i wykorzystywanie Trybunału Konstytucyjnego do politycznych gierek. Wierzę w to, że normalna Polska z różnymi rodzinami, od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, z szacunkiem do wyborów każdego człowieka, ale też z szacunkiem do niezależności i niezawisłości sądów, jest możliwa i to będzie już za 1,5 roku. Będzie pan za tym, żeby wynosić z gabinetów tych, którzy zajmują niesłusznie miejsca w Trybunale Konstytucyjnym, tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, albo w tych, którzy nabroili w NBP? Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, mam bardzo radykalne zdanie, ponieważ od kilku lat w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają dublerzy, a nawet dublerzy dublerów. To jest tak, jakby do dzisiejszego pana programu, do tego samochodu nagle zamiast Krzysztofa Śmiszka wszedł ktoś inny i udawał, że jest gościem. To wiemy. Jestem zwolennikiem siłowego wyprowadzenia 3 dublerów z Trybunału Konstytucyjnego. To są ludzie, którzy zajmują stanowisko nienależne tym osobom. Okej, a prezes Glapiński? No z prezesem Glapińskim będzie trudniej. Myślę, że Donald Tusk trochę się zagalopował, dlatego że dzisiaj mamy trudne byłoby do udowodnienia po to, aby go odwołać, że bezpośrednio przyczynił się do katastrofy ekonomicznej. To będzie niezwykle... Mówię to jako osoba, która spędziła wiele dni i wiele tygodni, miesięcy na salach sądowych. To jest niezwykle trudne do udowodnienia, więc jeśli mamy mówić o uzdrowieniu polskiej gospodarki, to wolałbym, żeby robił to rząd w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim, a nie stosował siłowe
nowa metoda. Natomiast jeśli chodzi o dublerów, nie ma tutaj litości i nie ma tutaj no mercy. Ale wyobraża pan sobie, że co, wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego? Myślę, że najpierw trzeba będzie spowodować pewne naciski etyczne i moralne. To znaczy, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, wiele lat temu, kiedy Samoobrona nominowała panią chyba mecenas Bagińską do Trybunału Konstytucyjnego. Parę dni potem wyszło, że pani mecenas Bagińska miała coś tam za uszami, sama zrezygnowała po naciskach moralnych. Więc jeśli naciski moralne i etyczne nie pomogą... Ale jesteśmy w polskiej polityce kilkanaście lat do przodu i jak pan widzi, można kłamać w żywe oczy przed kamerą i nie ponosić żadnej odpowiedzialności. Mogą wyciekać kompromitujące maile, które pokazują, w jak ohydny sposób w niektórych sprawach ta władza się zachowuje i nie ponosić konsekwencji. Więc jeśli pan liczy na to, że osoby, które mają ciepłe posadki w Trybunale Konstytucyjnym pod naporem opinii publicznej czy polityków same się stamtąd wyprowadzą, to jest duża naiwność z mojej Ale najpierw trzeba spróbować wywołać jakieś poczucie przyzwoitości. Jeśli nie, jestem zwolennikiem siłowego rozwiązania, przynajmniej w kontekście dublerów. Natomiast jeśli chodzi o panią prezes Przyłębską, tutaj niektórzy mówią, że będą zarzuty prokuratorskie. No, ale dopiero po zakończeniu kadencji. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są bardzo mocno chronieni przed interwencją z zewnątrz. Tak naprawdę sędziego Trybunału można się pozbyć tylko i wyłącznie poprzez wewnętrzne postępowanie samych sędziów, którzy mogą złożyć wniosek o postępowanie dyscyplinarne. Lewica wystąpiła i do każdego sędziego w zeszłym tygodniu o opamiętanie się i wystąpienie z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne. Może znajdzie się jeden sprawiedliwy, który rozpocznie tego typu postępowanie. Zwróciliśmy się także do prezydenta i do prokuratora generalnego, nie licząc, że coś się wydarzy. Ale jeśli nie będą działały środki takiego nacisku moralnego i etycznego, jestem zwolennikiem i dzisiaj tutaj też u pana redaktora mówię. Mówiłem też to na mównicy sejmowej niedawno. Dopilnuję osobiście tego, żeby osoby, które łamią konstytucję, poniosły wreszcie odpowiedzialność. Nie może być tak, że po 30 latach funkcjonowania wolnej Polski tak naprawdę nikt, kto łamał prawo, kto łamał konstytucję, nie poniósł odpowiedzialności. Jeśli tej odpowiedzialności ktoś nie poniesie, to znaczy, że politycy nie nadają się do swoich urzędów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krzysztof Śmiszek, Lewica. Dobrego dnia. Życzę. Może będzie więcej słońca. Może będzie więcej. Wszystkiego dobrego.